Witam Państwa serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Kino Nieletnie. Film Social Dilemma, czyli Dylemat Społeczny, produkcja Netflixa, w której występują czołowi menadżerowie Facebooka, Twittera, Instagrama, Google'a i kilku innych gigantów technologicznych, którzy niezwykle szczerze opowiadają nam o technologii perswazji, o tym, że to sztuczna inteligencja przejęła nad nami kontrolę, że nikt nie wie, jak ona funkcjonuje, że to algorytmy sterują naszym zachowaniem i pozwalają w sposób niemal doskonały przewidywać nasze zachowania. Czy wiecie Państwo, że to Wy jesteście produktem? O tym będę dzisiaj rozmawiać. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj, proszę Państwa, przyjrzymy się bardzo ciekawej produkcji Netflixa, poświęconej mediom społecznościowym, tytuł Social Dilemma, czy Dylemat Społeczny. Witam Janka Pospieszalskiego. Witam serdecznie, a prowadzić program będzie Agnieszka Marianowicz-Szczygieł. Dzień dobry Państwu. Janku, czy uważasz, że ta produkcja jest wartościowa? Czy odkryłeś w niej dla siebie coś ciekawego? A może nasi widzowie mogą odkryć w niej coś ciekawego, wartościowego? Jak na to patrzysz? W tej warstwie takiej czysto powierzchniowej, fajni ludzie, dobrze gadają, bardzo ładne światło, fajne wnętrza, widać, że z dużą starannością były wybierane obiekty do realizacji tych rozmów. Część rzeczy jest inscenizowana, co tutaj akurat nie lubię w dokumentach takich rzeczy, bo to widać od razu. Pomieszanie konwencji, prawda? No ale nie, jest taka konwencja, są dokumenty inscenizowane czy fabularyzowane, tak? To akurat to jest najsłabszy chyba element tego filmu, ale zostawmy warstwę filmową. Istotne jest to, że mamy oto z środka branży, ponieważ ci ludzie wiedzą, o czym mówią, rozmówcy autora filmu, czy autorów filmu, czy reżysera, czy tego, kto jakby jest głównym sprawcą tej opowieści, to są ludzie z środka biznesu, z Doliny Krzemowej, ludzie, którzy przez długie lata albo konstruowali, albo wymyślali, albo pracowali nad ulepszeniem mechanizmów, które funkcjonują w social mediach. Na przykład mamy człowieka, który wymyślił lajki, tak? Tak, tak, też na to zwróciłam uwagę. Albo czy te powiadomienia, czy oznaczenia na zdjęciach, tak? Są twórcy tego jakby modelu, który tam funkcjonuje w tym. Także to są ludzie, którzy rzeczywiście fajnie zajrzeć tak za kulisy, zajrzeć za kurtynę, jak to się dzieje, jak funkcjonuje ta branża, ten biznes, to środowisko ludzi, którzy wymyślili narzędzia, które w sposób, no tak lotem błyskawicy, jak pożar stepu, rozprzestrzeniły się na całą naszą cywilizację, na cały glob. I dotarły właściwie na wszystkie kontynenty i dzisiaj angażują kilka miliardów ludzi. To znaczy narzędzie, którym posługuje się kilka miliardów ludzi codziennie, po wiele godzin spędza przy tym i mamy tych maherów, którzy tam majsterkowali pod spodem. To jest bardzo cenne. Dokładnie tak. Ja też na to zwróciłam uwagę, że atutem tego filmu jest możliwość zajrzenia pod podszewkę, spuszczenia takiego wziernika do środka mediów społecznościowych, przyjrzenia się temu, jak media społecznościowe funkcjonują. Mamy tam, proszę Państwa, właściwie no top management, tak można powiedzieć, takim fachowym językiem, i YouTube'a, i Twittera, i Facebooka, Instagrama, Google, Apple, można by właściwie mnożyć Mozilla, Pinterest i tak dalej. I jeszcze przewijaje się kilka innych mediów społecznościowych, czy takich technologii, bo to niekoniecznie są zawsze media społecznościowe. I ci ludzie, to było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, nie wiem jak dla Ciebie, właściwie ostrzegają nas przed tym światem, przed tą nową technologią, tak? Ostrzegają nas, mówią nam, że wymknęło im się to spod kontroli. No film, przepraszam, i tak i nie, dlatego że film te ostatnie kilkanaście minut to jest takie tonujące. Jestem dobrej myśli, ogarniemy, skoro myśmy to wymyślili, tak? To potrafimy okiełznać, ale ten element wypuszczenia dżina z butelki jest, czuje się go w tych wypowiedziach. To znaczy widać, że oni, sam fakt, że odważyli się mówić, że przerywają zmowę milczenia, że, że starają się jednak wyjść do ludzi i powiedzieć: halo, uwaga, tu jestem, to nie jest tak fajnie, jak nam się wydaje, tak? To jest bardzo mocne. Ja sobie przypominam, wiesz, kiedyś wypowiedź profesora Zybertowicza, który mówił, że namawia do tego, żeby zajrzeć za tą szklaną szybę, tak? Żeby nawiązać, żeby ci ludzie się odsłonili.
To chyba było 2 lata temu, więc no, coś takiego się zadziało. Tak, tak? To jest... W międzyczasie, tak, właściwie. To jest poniekąd może niecelowa, nieintencjonalna, ale odpowiedź, tak, na tą jego potrzebę, żebyśmy my wiedzieli, kto jest po drugiej stronie. I podkreślmy to, że to wymagało dużej odwagi z pewnością od tych osób, przełamania pewnej bariery moralnej, tak, żeby zacząć świadczyć tak naprawdę trochę przeciwko temu, co się tworzyło, przeciwko własnemu dziełu, ostrzegać przed tym dziełem. Ja, proszę Państwa, przeczytam tutaj kilka takich cytatów z tego filmu. Dolina Krzemowa robiła hardware, software, ale od 25 lat największe firmy Doliny Krzemowej sprzedają swoich użytkowników. Byliśmy naiwni co do drugiej strony medalu. Chcemy się najszybciej przekonać, jak tobą skutecznie manipulować. Tak, ten element manipulacji się cały czas pojawia. Dokładnie. Mhm. Jesteś programowany i nawet o tym nie wiesz. Wypuszczasz to i żyjesz swoim życiem. Nie oczekiwałeś tego. Oni mówią to o swoich dziełach, tak? Przede wszystkim, muszę to skomentować, ten element nieświadomości, że my angażując się w media społecznościowe, korzystając z telefonu, korzystając z tych wszystkich udogodnień, aplikacji, no świetne urządzenie, możemy dotrzeć do celu, możemy się skontaktować, natychmiast przesłać zdjęcie, no rewelacja. Tylko że sami nie wiemy, jak dalece to potem nas uzależnia i oni o tym mówią. Ten strzał dopaminy, to chęć natychmiastowego scrollowania i kolejny obrazek i uwaga. I nam się wydaje, że to my posługujemy się tym narzędziem. Bzdura. I to, co jest w tym filmie jedną z najcenniejszych rzeczy, to oni mówią, to narzędzie posługuje się tobą. To ty jesteś narzędziem, to ty jesteś podmiotem, produktem. Przedmiotem. To ty jesteś produktem. Jeśli nie płacisz za produkt, to ty stajesz się produktem. Myślę, że to dla wielu, może młodych ludzi szczególnie, tak, może być szokujące. Bo o ile my występujemy w mediach i trochę sobie zdajemy sprawę, jak media funkcjonują, te media tradycyjne, nazwijmy to, bo media społecznościowe są jednak oddzielną działką, są oparte na troszkę innej metodzie działania, ale myślę, że młode pokolenie, czy osoby, które gdzieś tam są tylko odbiorcami mediów, niekoniecznie wiedzą, tak? Niekoniecznie wiedzą, jak to wygląda z drugiej strony. A jednocześnie, jeżeli mówisz o młodych użytkownikach, no to weź pod uwagę, że jednym z elementów, naturalną cechą młodości jest antysystemowość. Bunt, odrzucenie reguł, próba spojrzenia bez obciążeń na świat albo po swojemu, rewolucyjnie. Ja jestem w kontrze. Tak. No i na tych postawach oni też grają. Oni potrafią bardzo dobrze zagospodarować tą chęć buntu młodych i wprowadzając tam swoje treści i regulując ten bunt tak, jak oni chcą. I to, co tam pojawia się w tym filmie i co też bardzo gorąco polecam uwadze Państwa, to jest zwrócenie uwagi tak, że mieliśmy różne narzędzia. Rzeczywistość, czy nasza cywilizacja rozwijała się takimi skokami. Tutaj pamiętam świetne filmy Davida Attenborough, który pokazywał, jak dalece uprawa fasoli zmieniła świat. Zmieniła cywilizację. Nie oglądałam tego odcinka, ale oglądałam wiele, ale tego uprawa nie fasoli, że można było uzyskać bezproblemowo ogromne zasoby białka, które dało się konserwować, przechowywać zimą i dostarczać dobrego pożywienia. Można zasuszyć, i później namoczyć i zjeść, i człowiek ma napchany żołądek i jest silny, może pracować, może coś robić i tak dalej. Strzemie, przemieszczanie się z miejsca na miejsce i walka z konia. Strzemie, to znaczy jazda na oklep i nagle się okaże, że możemy stanąć, mamy wolne ręce, nie musimy się tego konia trzymać i możemy tymi rękami robić, na przykład uciąć głowę napastnikowi, tak? Jakimś kindżałem. Także i takim wynalazkiem jest wyszukiwarka Google. Ona tak zmieniła naszą cywilizację, że i teraz tak, mamy to narzędzie zaledwie od kilkunastu lat. No ono na świecie było wcześniej, ale przecież szerokopasmowy internet pojawił się w przestrzeni publicznej, te LTE, 3G, 5G i tak dalej, dopiero niedawno. Ekrany dotykowe są niedawno i upowszechnienie się tego niedawno. My nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego za 10 lat. My nie wiemy jeszcze, jak to będzie wpływało na nasz organizm, na organizm małych dzieci. I tu, przyznam się szczerze, tu jest kamyczek trochę do ogródka. Otóż moim zdaniem film zbyt mało zwraca uwagę nie tylko na kwestię uzależnienia, jakby tego przywiązania mentalnego, tego, że ja muszę cały czas, ten chłopak, który nie ma telefonu przez dobę, przez dwie doby, cierpi i nie wie, co ze sobą zrobić. Ale jeszcze jest jedna rzecz. To, jak to dalece oddziałuje na oko, na kręgosłup, na kręgi szyjne.
no, ten head down cały czas, czyli, to jest raz. Czyli kwestie medyczne. Kwestie, tak? medyczne, kwestie rozwojowe u dzieciaków, skupienia uwagi, koncentracji i tak. To zostało niestety pominięte. Tutaj najmłodszym użytkownikiem jest ten licealista, prawda? Już chyba dorosły, 16-17 tak, lat. Tak, tak nie wygląda. Wiemy, nie, przepraszam. Jest ta jego młoda siostrzyczka, która płacze, która tam te no, nakładki, 14 te lat, filtry 15, zmieniające tak, twarz, niewiele, te tak. filtry zmieniające twarz, ona ciągle chce być piękna i pokazana jest ta krzywa samobójstw u dzieci. Tak, to jest pokazane. Czyli żadne narzędzie w rozwoju cywilizacji, nie rozwinęło się tak dynamicznie, tak szybko, nie był taki przyrost użytkowników gwałtowny, nie nastąpił tak gwałtowny przyrost użytkowników i ilość czasu, jakim się to posługujemy. Rowerem się posługujemy, jak chcemy przejechać kawałek. Do samochodu wsiadamy na chwilę, tak? No chyba, że ktoś jest kierowcą tira, czy taksówkarzem. Ale nagle się okazuje, że wszyscy, i kierowca tira, taksówkarz, ksiądz, i uczeń, i nauczycielka, lekarz, terapeuta, mamy ten telefon kilka podłączony godzin dziennie. Ale tam jest, proszę Państwa, taka kwestia, pojawia się zresztą takie pytanie, właściwie zadane chyba podczas jakiejś konferencji. No może to tak jest, że właściwie tak to jest rodzaj postępu, element postępu, tak? Wprowadzamy nowe technologie i każda nowa technologia ma taki etap pewnej ekspansji, może nie do końca zrównoważonej. Ty zacząłeś troszkę o tym mówić, ale chciałabym jakby pogłębić ten temat, pogłębić tę kwestię. Czy to nie jest tak, że to jest takie larum, no nie wiem, oponentów, tak? Czym się różni ta nowa technologia od poprzednich skoków takich cywilizacyjnych? Ja zwróciłam na to uwagę, proszę Państwa, na pewną taką daną, może jestem bardziej wyczulona niż inne osoby na pewne dane statystyczne. I od lat 60. o 100 kwadrylionów wzrosła moc obliczeniowa komputerów. Oni pokazują taki właśnie skokowy, tak. Zaczął się o tym mówić, taki skokowy wykres w górę. To jest rzecz bez precedensu, to znaczy chyba nie zdarza się w innej branży tego rodzaju postęp, tego rodzaju szybki, gwałtowny, skokowy postęp. To się po prostu nam wymknęło spod kontroli, tego nie da się porównać z żadną inną dziedziną, tak? Nie wiem, właśnie czy ze strzemieniem, tak? Czy z wynalezieniem ognia, koła, czegokolwiek. To nie jest tylko skok jakościowy, ale też skok ilościowy, który daje zupełnie nowe możliwości. Ale rozumiem, że nawiązujesz do tego, co mówi ta dziewczyna, że to jakoś tak się dzieje. My zadajemy komputerowi zadanie, a on sobie tam gdzieś rozwiązuje problem i nawet nie wiemy, jak to się... Znaczy, to chodzi też o takie zestawienie. Tam pojawia się taka pojawiają się w ogóle jako pewne przerywniki plansze z cytatami. I ja zapamiętam jeden cytat, chociaż przepraszam, to nie jest z filmu. Sorry, przepraszam. Ja ten cytat akurat wzięłam ze strony firmy, która została założona przez tych byłych pracowników tych wielkich korporacji social mediów, Center for Human Technology. I tam znalazłam ten cytat, że proszę Państwa, mamy tak, mamy paleolityczne emocje, mamy średniowieczne instytucje i mamy boską technologię, boską moc obliczeniową. I to takie... Boską, to jest oczywiście szatańską. Znaczy tak, to jest, ja tutaj przytaczam to jako cytat. Chodzi o to, o tę dysproporcję, tak? Nieprzystosowanie naszych emocji, które są ze świata realnego, a nie wirtualnego, tak? Mechanizmy funkcjonowania, myślenie i tak dalej. Mamy instytucje, które są bezradne wobec nowych wyzwań prawnych, nie umieją sobie z tym radzić. Dopiero senatorzy gdzieś tam przesłuchują, są też takie sceny w filmie, przesłuchują tych menadżerów, tak? I dowiadują się od nich, tak? Czy się warto tym przejmować, czy się nie warto tym przejmować. No i co? I mamy właśnie tą dynamiczną moc obliczeniową, dla której po prostu sprawdzenie 60 tysięcy kombinacji kolorów, czy tekstu, czy sekwencji po prostu wyświetlania pewnych informacji. Które działa lepiej na nas, a które, albo na kogo. To jest, tam jest, że dla mnie, a propos tego, co mówisz, bardzo ważną rzeczą jest to profilowanie. To znaczy algorytm, który po prostu poznaje ciebie poprzez twoje wybory, twoje lajki, twoich znajomych, oglądanie zdjęć, ile, jak długo się, o jakie ułamki sekundy zatrzymałeś dłużej spojrzenie na liczy danym to. Zdjęciu. Sprawdza. On to wszystko z tego wyciąga wnioski, przygotowuje dać jej pakiet rzeczy, które ty rzekomo sama wybierasz. Tak? To znaczy to, jeżeli pojawia ci się w twojej przeglądarce
zestaw filmu, po który ty sięgasz, to ci się wydaje, że one tak tam były po prostu i otworzyłaś jakąś stronę. Nie, ta strona została dla ciebie przygotowana. Specjalnie. I zanim się spostrzegłaś, jesteś bombardowana treściami, które są dedykowane pod ciebie. Ale to wcale nie znaczy, że koleżanka, która będzie siedziała przy sąsiednim biurku, która być może pracuje w tej samej branży, ma bardzo podobną sytuację do twojej, lubi te same potrawy i tak dalej, dostaje zupełnie inny pakiet informacji. I teraz przez to, że my te dedykowane treści są tak bardzo sprofilowane, one są odróżnione i są tylko pod nas robione, być może ten element atomizacji społecznej następuje coraz bardziej, bo my coraz mniej rzeczy będziemy mieli ze sobą wspólnych. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, no to jest to złudne poczucie wolności, tak, że my sobie sami, my mając to urządzenie, mamy dostęp do całego świata, mamy dostęp do różnych treści, mamy dostęp do różnych muzeów, do różnych platform, do różnych filmów i tak dalej. To złudne poczucie wolności pozwala, znaczy daje nam taką iluzję, że albo nie pozwala nam rozpoznać tego, jak dalece my stajemy się niewolnikami. O. Produktem, stajemy się produktem. Tam, proszę Państwa, już tak zaglądając jakby do środka, jak funkcjonują te media społecznościowe, jest mowa o tym, że po pierwsze każdy nasz krok jest śledzony. Są agregowane, zbierane wszystkie dane na nasz temat. Jest stworzony profil taki psychometryczny. Używane jest takie pojęcie jak sobowtór psychometryczny, które mnie tak trochę mocno otrzeźwiło. Czyli takie profile, nie wiem czy kojarzysz, ja przypominam sobie jakieś inne filmy dokumentalne, może kiedyś się nimi zajmiemy, że tworzone są na przykład, jeśli chodzi o jakichś zbrodniarzy wojennych, czy takich totalitarnych przywódców, tak? Służby specjalne tworzą profile psychometryczne, żeby się przewidzieć i kolejny krok. A dokładnie to samo robi się z nami. Są agregowane nasze dane, jest to sprawdzane, ile czasu spędzamy, nad jakimi treściami, ale najważniejsza rzecz, o czym myślę, że niewielu z nas sobie zdaje sprawę i to jest to właśnie to sięgnięcie po podszewkę, są przewidywane nasze zachowania. I na tej podstawie, tej wielkiej mocy obliczeniowej jest nam serwowane danie na nasze konkretne zamówienie. Ale również i biznes z tego korzysta, tak? Dokładnie. Wielki i to jeszcze biznes, chciałam odpowiedzieć. Tak, bo to jest jedna rzecz. Ja, Janku, mówiłam troszkę już na zapleczu o tym. Zdarzyło mi się prowadzić jakieś szkolenia na temat funkcjonowania mediów i zadawałam ludziom proste pytanie, co sprzedają media? Ludzie najczęściej mówili, no informacje, tak? To oczywiście nie jest prawdą, bo sprzedają naszą uwagę, tak? Sprzedają naszą tożsamość poniekąd, tak? Komu sprzedają? Reklamodawcom. Natomiast to tutaj była uwaga taki w trend. My też jesteśmy z mediów, jeden, to też przy okazji. Jeden z twórców komercyjnych telewizji na zapytanie dziennikarza, czym w istocie jest program telewizyjny, on powiedział, jest to zdolność utrzymania widza pomiędzy jednym a drugim blokiem reklamowym. To jest opowieść, gdy wchodziły do Polski telewizje komercyjne. Dzisiaj doskonale wiemy, że to zostało jakby udoskonalone i w sposób zupełnie perwersyjny doprowadzone do perfekcji to utrzymywanie naszej uwagi i to zaciąganie kolejnych treści po to, żebyśmy odbijanie zostali emocji. I żebyśmy byli narażeni na kolejną odsłonę reklamy albo kolejny filmik angażujący. Co jest istotne, co pojawia się w tym filmie bardzo ważne, to jest to, żebyśmy byli ciągle zainteresowani, żeby utrzymać naszą uwagę. Żebyśmy angażowali też innych, prawda? Tam algorytmy podrzucają nam coraz mocniejsze treści, to znaczy radykalizują ten. Czyli jeżeli jeszcze raz, to, co na pewno zapamiętałem, nam się wydaje, że to my wybieramy, to my jesteśmy wybrani, to nam są podsuwane. 80 czy 90% wszystkich treści, które oglądamy w necie, to są podsuwane nam przez algorytmy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że te treści po to, żeby utrzymać naszą uwagę, muszą powodować większy strzał dopaminy, żebyśmy nie odeszli od tego, żeby nam się nie znudziło, tak? To jest kolejna rzecz. Ale też model, zróbmy jeszcze, przepraszam, wejdę Ci w słowo. Dla mnie też kluczowy był też ten model biznesowy. Znaczy oni mówią wprost, że jest to właśnie zbliżenie się do modelu reklamy idealnej, tak? Bo to jest marzenie wszystkich reklamodawców, tak? Chcemy po prostu sprawić, żeby nasza reklama była skuteczna. I oto pojawiają się media społecznościowe i dysponują danymi bardzo dokładnymi, które pozwalają sprofilować grupy odbiorców reklamy.
I to jest właśnie to, i to jest ten mechanizm zarabiania. Tak? Ale to jest stara zasada, to przecież psychologia reklamy. Ja w starej książce o konstruowaniu programu radiowego kiedyś przeczytałem 4 zasady. Wybierz grupę docelową, sprawdź, co ona kocha, co ona lubi, daj jej to, co ona kocha i co lubi, i 4, wmawiaj, że dostała to, czego chciała. To są te mechanizmy psychologiczne, ale w tym momencie chyba, po tych wszystkich ważnych rzeczach, które powiedzieliśmy, muszę powiedzieć jedną rzecz. Film jest nieuczciwy. Film jest nieuczciwy, dlatego że pokazuje część prawdy o mediach społecznościowych i gdy autor filmu, czy ten rozmówca z drugiej strony kamery pyta, co jest istotą tego, oni ślizgają się. Nie dlatego, że nie wiedzą, nie dlatego, że być może, ale widzę, że jest, zauważam, że jest pewna bariera, poza którą oni nie wyjdą dalej. Mianowicie to jest bariera, jak te algorytmy, to znaczy, że oni mówią, to jest model biznesowy, to biznes zassał tą rzeczywistość, uruchomiona maszyna, lawina pędzi, my nie możemy jej zatrzymać, dlatego że inwestorzy nie są w stanie dzisiaj sami wymusić sobie ograniczeń, ponieważ żądają dywidendy, żądają, żeby się biznesowo to składało. Każde ograniczenie, każde postawienie tamy albo próba, nie wiem, no, jakby ingerowania w dostęp czy w te treści, albo ostudzenia tego permanentnego poczucia euforii, które jest w mediach społecznościowych, będzie ze stratą biznesową, będzie ze stratą dla inwestorów. Inwestorzy dali kasę i mówią, no my chcemy teraz mieć z tego profity, no bo takie i takie były symulacje biznesowe, tak wyglądał biznesplan. W związku z tym i oni twierdzą, że ten element, ta lawina, ta logika biznesu i sprzeczność pomiędzy permanentną chciwością o zyski a interesem społecznym dotyczącym zdrowia publicznego, zdrowia psychicznego i tak dalej, czyli procesów społecznych, które zostały zdegradowane, bo tam pokazane są te wielkie procesy, ruch żółtych kamizelek, prawda, pokazane są te zajścia, ten cały wokizm w Ameryce, nie wiem, Black Lives Matter tam delikatnie, czyli widać, że, autor się boi, żeby nie być posądzony o rasistowskie inklinacje. I tu jest klucz rzeczy. Film nie mówi o tym, jak dalece algorytmy są podporządkowane ideologii. To znaczy, tak, że i to jest jednej strony, tak, prawda? Że jest lewicowo-liberalna, antychrześcijańska ideologia, że wszystkie treści, które dotyczą, nie wiem, na przykład negatywnej wiedzy o aborcji albo o zagrożeniach, jakie niesie polityczny ruch homoseksualny czy mord prenatalny realizowany w tak potężnej skali, jak to niszczy rodzinę, tego tam nie ma. A przecież wiadomo, że media społecznościowe idą tylko w jedną stronę i są sprofilowane światopoglądowo, ideologicznie. Film jest, zgodzę się z tobą, jest, stara się być chyba taki neutralny troszeczkę, gdzieś tam pośrodku. Zwraca uwagę na mechanizmy, nie jest pokazany ten lewicowy przekół, absolutnie nie. Ale moim zdaniem film się broni pod tym kątem, że on jest bardzo radykalny w tej diagnozie rzeczywistości. No i pokazuje uzależnienie, pokazuje zniszczenie społeczne. Jeden z twórców, już nie pamiętam, którego z serwisów społecznościowych, mówi coś takiego, te serwisy zabijają ludzi i ludzie się przez nich zabijają. No, wzrost samobójstwa jest pokazany. Jest pokazane, tak. Są statystyki, są zajścia w Birmie pokazane, tak. Są właśnie te zajścia na ulicach. Więc oni rzeczywiście może nie komentują tego. No, nie możemy się dziwić, jakby, no bo film jest zrobiony, wypuszczony, emitowany na platformie Netflix. Ja bym też do Netflixa też miała, tutaj no chętnie tak. Bym go tutaj dołożyła, no tak jeśli chodzi, bo to są troszkę inne mechanizmy, może biznesowe, ale skutki psychologiczne te same, tak, uzależnienie od seriali też istnieje i takie oderwanie się od rzeczywistości, tak. I życie innym życiem, tak. Tak, życiem innych ludzi, tak. Kreowanym, no. No, przepraszam, ale to muszę też powiedzieć. Agnieszko, no od momentu, kiedy Elon Musk przejął Twittera i ta cała awantura z tymi menadżerami Twittera, którzy niszczyli dane, a później pokazują, jak byli sterowani przez służby, jak realizowali polityczne zamówienia. Polityczne zamówienie, czyli tutaj ten element, trzeba sobie uzupełnić ten film o te dwie rzeczy. Przechył światopoglądowy i cenzurę światopoglądową i element wpływu polityki. No, oni mówią o wpływach rosyjskich, prawda, na wpływu na wybory i tak dalej. No, Rosjanom można wszystko zarzucić i większość tych zarzutów będzie prawdziwa. Natomiast no, nie mówią nic o tym, jak dalece służby amerykańskie czy ideologiczne ośrodki spoza
spoza Twittera czy spoza ten, oddziaływały na tą przestrzeń. To taka moja uwaga. Wiesz, to ja też sama mogę powiedzieć, że na sobie zaznałam takiej cenzury światopoglądowej, bo w ramach Instytutu Ona i On, które prowadzę, no to zauważyłam tak, że po prostu Facebook tnie zasięg od pewnego momentu, gdzieś tam zastopowany był przyrost nowych. Shadowbany tak zwane. Tak, wycofywano mi kilkakrotnie infografiki. Niektórym się udało przywrócić, niektóre nie. Tak. Więc ja sama tego na sobie doświadczam. Wiemy też tak, że są określone, jest polityka prywatności, nie można treści, nie wiem, tęczowych LGBT tak w jakikolwiek sposób urażać. Ale Agnieszko, myśmy dostali to na afirmacji, dostaliśmy ostrzeżenie tak, w związku z materiałem, który jest reportażem z procesu sądowego lekarzy. 114 lekarzy, tam akurat z tej grupy było sądzone w Poznaniu i pojechałem tam z kamerą, zrobiłem rzetelny reportaż, gdzie wypowiada się sędzia, wypowiadają się adwokaci, wypowiadają się zainteresowani, oskarżeni, wypowiada się ten oskarżyciel, tak? Normalny reportaż. I ten reportaż się okazuje, został oznaczony jako przekazujący tam, nie wiem, fałszywe treści czy fake newsy. No reportaż z sali sądowej. No, oczywiście na przykład dużo łatwiej znaleźć jakieś treści, o tym zresztą pisaliśmy na afirmacji, ja osobiście również, tak, jakieś treści pedofilskie, tak, pornograficzne. To są znacznie, czy okrucieństwo różnego rodzaju, tak, jakieś wyzwania, które sobie ta młodzież stawia, to jest stosunkowo, czy patostreamy, tak, to jest łatwiej dostępne niż a ta, jest ten ban ideologiczny, jest bardzo mocny, także tutaj absolutnie się z tobą zgadzam. I o tym ten film nie mówi, dlatego uważam, że film jest niepełny. Jeżeli nie uczciwy, to na pewno niepełny, nie pokazuje całościowo tej rzeczywistości, z pewnością, ale tak. Bardzo gorąco polecamy. Polecamy, ponieważ, proszę Państwa, moim zdaniem on jest jednak bardzo radykalny, znaczy mnie zszokowała ta szczerość, tak, wypowiedzi tych top menadżerów. Ja sobie tak dosyć skrupulatnie wynotowywałam wypowiedzi, ich wypowiedzi, które się przeplatają tak. W różnych sekwencjach filmu, które mówią właśnie o tych skutkach negatywnych. I od czego ta lista się zaczyna? Uzależnienie od mediów społecznościowych, fake newsy, wpływ rosyjskich służb, rozwalenie relacji w rodzinach, wzajemna izolacja. To są rzeczy dosyć, powiedziałabym, oczywiste, negatywne, oczywiście, przeciwko którym protestujemy, ale o których trzeba ciągle mówić. No, trzeba mówić tak. Obiad ze smartfonem na stole. No rany boskie. To kamyczek, kiedyś był taki kamyczek, który polecał o zachowaniu przy stole. No to ciekaw jestem, czy by pan kamyczek z przekroju by powiedział, że smartfon po lewej czy po prawej, ekranem do dołu czy ekranem... Dobre. Ale proszę Państwa, no to są cztery punkty, ale potem mamy znacznie mocniejsze kwestie. Kapitalizm nadzoru, który kształtuje kulturę, erozja kompletna tkanki społecznej, więcej populizmu, więcej rozproszenia, niemożliwość skupienia się na prawdziwych problemach, które istnieją obok nas, tak? Masowy chaos, brak zaufania do drugiej osoby, samotność, wyobcowanie, większa polaryzacja społeczna, hakowanie wyborów, związek między zdrowiem psychicznym a korzystaniem z mediów społecznościowych. Ale to jeszcze nie wszystko. Porównywanie się do nierealnych standardów piękna, tak, ale te filtry, nakładki na twarz dla dziewczynek, no po prostu szaleństwo. Agnieszko, przepraszam, oddajmy na sekundę, odejdźmy od filmu. No przecież sama na swoich wykresach w Instytucie Ona i On pokazywałaś, co dzieje się od momentu, kiedy się pojawia Facebook, Instagram, Twitter i jak rośnie krzywa zaburzeń tożsamości identyfikacji płci, tak? Tak. Że dziewczynki myślą, że są chłopczykiem, chcą eksperymentować i tak dalej. No tak się dzieje, zresztą młodzież u siebie diagnozuje wiele różnych tak zaburzeń. Tak. Pod wpływem właśnie mediów społecznościowych. Tak. Natomiast mnie jakby też zdumiała, idąc jeszcze dalej tym tropem diagnozy, którą stawiają osoby wypowiadające się w filmie, ten top management tych mediów i branży technologicznej, pojawiają się tam ostrzeżenia przed znacznie gorszymi właściwie katastrofą społeczną, znacznie gorszymi zjawiskami, mianowicie rozwalenie ekonomii, rozwalenie demokracji, tak? Totalny chaos. Jeden z tych menadżerów mówi na pytanie, czego się najbardziej boi? Boję się wojny domowej. Boję się wojny domowej. Więc widać, że jakby oni sami mają stracha. Jest tam taka wypowiedź pani, która się zajmuje algorytmami i ona, i tutaj będzie ukłon w twoją stronę a propos tego właśnie braku obiektywizmu, ona mówi coś takiego, ona lubi mówić, że algorytmy to są opinie ubrane w liczby, tak? I na pewne przepisy matematyczne, znanie matematyczne, to są opinie, te opinie nie są obiektywne, one są subiektywne. Politycznie poprawne albo nie wychodzą poza mainstream. Jest właściwie, już bliżej końca tego filmu, jest taka część poświęcona prawdzie.
Bo jeden z głównych bohaterów, poprzedni pracownik, był pracownik Google'a, mówi o czymś takim, że tak naprawdę problemem problemu pod tym wszystkim jest prawda. Rozmijanie się z prawdą, prawdą o nas samych, prawdą o innych ludziach, prawdą prawda o rzeczywistości. O rzeczywistości. Ale mało tego, on mówi, że jeśli się nie zgodzimy, to co do tego, że prawda w ogóle istnieje, bo to jest pierwszy warunek i z tym, tak. Jak pamiętasz, no też tak. Naszą rozmowę jedno o tym, co się dzieje w polskich, na polskich uczelniach wyższych, gdzie tam tak. Nie ma, jest prawda, nie pojawia się w ustawie tak naprawdę jako cel o szkolnictwie wyższym. Jeśli my nie ustalimy, że prawda istnieje i że możemy przynajmniej o niej rozmawiać, jeśli się nie zgodzi, to przynajmniej o niej rozmawiać, to tak naprawdę tracimy w ogóle jakąkolwiek platformę. Ruchome piaski. Jesteśmy zawieszeni w jakiejś magmie. Tak. Przypadkowe po prostu starcia, chaos. Oczywiście możliwość, tutaj się rysuje olbrzymia możliwość wpływu czy służb specjalnych innych krajów, tak? Jest mowa, tutaj pada też takie określenie, jak właśnie wojny kulturowe, które toczą, wojny technologiczne, które toczą się zakulisowo, wojny online, tak? Że to jest też sfera po prostu walki między państwami. Tak. Więc dokument polecamy, mimo tych twoich zastrzeżeń, z którymi się częściowo zgadzam, tak, że jakby tutaj nie będę jakby wchodzić głębiej, ale widzę tak, że ten on jest ułomny, no bo jest stworzony przez Netflixa, także no, musi czyli być jak poprawnie. Jak na garbatego dobrze skrojony garnitur. Możemy tak powiedzieć rzeczywiście. Serdecznie Państwa zapraszamy. Film jest dostępny niestety na sposób płatny. Można wstawić polskie napisy, więc jak Wam się uda, nie wiem, gdzieś jakoś tam zasubskrybować czy pożyczyć od kogoś, dogadać się z kimś, to serdecznie polecamy, ale myślę, że też... Wartość poznawcza jest ważniejsza niż ta opłata. O. Tak, zdecydowanie tak. Dużo opowiedzieliśmy, ale nie wszystko, także zapraszamy serdecznie.